poprzednio w Darksiders. Hej, cześć, siema wam wszystkim, ludzie, z tej strony Jack i witam się z wami bardzo serdecznie po raz kolejny w Darksiders Definitive Edition. To trochę utkwiło mi w gardle. Forge has been restored. Hi, and Alia ran round the village the moment the waters reached us, giggling like a 2,000-year-old. Co? It's a right noble deed for one of the riders. Perhaps I was wrong about you. Dobra, najpierw szkolenie jeszcze. Ile mam? 4000. No tak, akurat te dwa się wykupi. O proszę. Okej, okay, czyli on może mnie jeszcze tylko trzech rzeczy nauczyć. No dobra. No, pogadajmy. I walczmy. A teraz to pójdzie się zajebiście łatwo. I żniwiarz tak na dokładkę. Żeby sobie zobaczyć, jak to wygląda. Nice. No i proszę bardzo. Nie, ale żniwiarz wygląda zajebiście. You got lucky. Mayhaps I am too old to do this. Age isn't everything. So, you can fight an old warrior, but to earn your name, you'll have to do better than that. Baethir, Echidna, Argyll, these are what we makers call death. You kill them all, and mayhaps I will grant you are the true Reaper. Sounds like a challenge. Szczerze? Nawet tak brzmi. O, Krwibór! Ej, jego nie wspomniał. To jest Baethir, Echidna. Pewnie na każdego jest quest. What of Gorwood? Once Gorwood was a friend to my people. Then why seek my aid? Corruption has taken our forest, and Gorwood is a being of that old wood. Where one goes, so goes the other. Gorwood is filthy with corruption. He must be put down. If I'm to be your executioner, I would hear more of those that I'm to kill. I will tell you what I know. Where can I find Baethir? Baethir and her kind once ranged across the Forge lands, hunting us like cattle as we made this world our home. One by one, we hunted down and slayed the fell beasts. But Baethir, she made herself a deep burrow and slithers out only to feed. I only know that she's a beast of fire and smoke, and that she's made her lair beneath the earth. Even I know the name Echidna. Why do you seek her death? An old debt, forged before your time. All know the shadow realm of Echidna. Why do you not travel there and kill her? I have tried, only to find her realm in chaos. The Spider Lords had bathed her throne in blood, and Echidna was nowhere in sight. I spent years following her trail to the realm of the dead. Then, all this happened. I returned home to my people, and left old debts unpaid. Tell me about Argyll. Ah, a madman, a beast in need of killing. I had sight on the deed myself. When the current Lord of Bones rose up and defeated the Mad King of the Undead. Then Argyll is no more. My bones have always told me otherwise.
The old king lives. I'm sure of it. Dobra. Cztery questy. Zostały mi podarowane w tym momencie, powiedzmy. Pytanie tylko, czy będę, jakby to ująć, miał level na to, aby je wykonać. Bo wiadomo, to jest RPG i tutaj dość mocno te mają właśnie levele i obrażenia. Do powiedzenia to chyba dobre określenie. O! Kurde, może udałoby mi się nawet sobie wykupić już u Tejna wszystko, co się da? 22 tysiące bym potrzebował. Oj, to mam od Karkinosu. Łoj, to jest o wiele lepsze! O, i padł mi właśnie level za tego, no to cyk, żniwo na poziom maksymalny. Tutaj 10% szansa na trafienie krytyczne, o 50% większe trafienie krytyczne. Znaczy obrażenia. Siła o 10 większa, plus obrażenia. Magia, ale magia to tam nie jest mi aż tak potrzebna. Dobra, no to mamy łomocik. Czy tutaj jest coś lepszego? Nie. Tutaj nie mam nic innego. Tutaj też nic lepszego nie mam. No, tutaj tylko te ciernie i obrona, ale wolę to dodatkowe złoto mieć. Wcześniej powiem, jakbym mógł mieć dodatkowe złoto i większe doświadczenie, to bym coś takiego sobie z chęcią wziął. Dobra, jak którego? Tego? Nie, tego używam, okej. Okay. No dobra, no póki co i tak, znaczy póki co. Dopóki nie zmienię sobie talizmanu, no to nie będę mógł kolejnego tego, co aktualnie mam, sprzedać. Dobra, szybko sprzedajemy. No i wystarczy mi już. Proszę bardzo. Naprawdę, dlaczego ja nie mogę tu przyzwać konia? No dzięki, może się przydać, kto wie. Czemu ja nie mogę tu konia przyzwać, jak to jest dziwne. Dobra, zanim pójdę, bo w sumie nie wiem, czy ja mam iść tam, do centralnej tej kuźni twórców, czy tam obok do tej kuźni, gdzie była Alia z... jak? Volusem? Valusem? Bo tak się nazywał? Tenibrat? Okej, okay, w powietrzu. Czyli to samo co do miażdżenia, tylko w powietrzu. No prawie, no. Jeden atak mniej. Czyli dwa ataki, pauza i wybicie. Czyli po prostu atak. Tutaj uderza w ziemię. Okej, okay, ale to jest chyba do tych. To jest do szybkiej broni, czyli tego na razie nie sprawdzę. I kombinacja wiru. Okej. Okay. To samo co było w powietrzu. No i teraz on już mnie nic więcej nie nauczy. Okej, okay, czyli raz, dwa. Nie, raz, dwa. Co, to tyle? Nie. Raz, dwa. A, dobra! Trzeba jeszcze naciskać dalej, czyli przekłamane trochę. Dobra, w powietrzu. Raz, dwa. Okej, okay, no tu jest takie zwykłe wybicie. Tylko trzeba faktycznie tę chwilę odczekać. Dobra. Jest tu kto? Nie ma, czyli są w tej głównej kuźni. Ależ ten wężowy wolumin obczaje. Bo coś tam dostałem. A jednak nie, nie dostałem nic. Aż dziwne. Hoi! To, żebym sobie chlupnął. A akurat woda jest po drugiej stronie. To szkoda, że nie ma tutaj double jumpa, no ale trudno się mówi. Dobra, otwieramy. Teraz pytanie, czy będzie cutscenka, czy muszę faktycznie zagadać? Jest Eidar. Kuźnia twórców, będzie cutscenka, okej. Okay.
Jaki młot! It is finished then, at long last. Death, this is a maker's key, and you had best take it now, before I come to my senses. You seem more likely to lose them, old one. A problem, aye. But there is also a solution. The Guardian. Meant to be our greatest weapon, and capable of clearing the forest around the tree. But an earthquake drove us from the foundry, and now, I fear something else roams within. The Guardian was never finished. If the Guardian is your masterwork, how am I to complete him? In the forest lies another construct, one of the few remaining who have not fallen to corruption. He is not as vast as the Guardian, but his heart is strong. Seek him out, and he will guide you to the foundry. There, you may activate the Guardian using the Maker's Key. The constructs are awakened by a key? Aye. Constructs do not have a soul like you or I. Not until that soul is given. This key unlocks the stone and prepares it for the ebb and flow of a Maker's life force. In fact, it will bring to life most any construct you find in the realm. And what makes you think I have a soul, old one? Isn't that what troubles you? How will I know when I've found this construct? Constructs are beings of boulder and stone, animated by a Maker's life force. Most possess but a fraction of a soul, just enough to drive them and give them purpose. But through others course the whole of a Maker's being, his memories and emotions, a story half remembered. Life weighs heavy on us all. Not even stone can bear it. If wardens can resist corruption, why not use them to cleanse your realm? Sadly, the wardens were called when the seals were broken. The Maker's toll to be paid at the end war. This warden is all that remains. Then the seals were broken. Ale nie wszystkie. Jeśli nie wiecie, o co teraz chodzi, to polecam obejrzeć sobie serię moją z poprzedniej części, czyli z Darksiders War Mastered Edition. Klucz twórców. Ten klucz zawiera w sobie istotę potęgi twórców, którzy go wykuli. Dzięki niemu śmierć może uruchamiać konstrukty. Okej. Okay. Tam jest woda, tam jest ogień. Trochę hajsu, trochę expa. A któż by inny? The forge blazes again, Ryder, thanks to you. But that's no excuse to hang about. Have you not a construct to awaken? Why use a key to awaken the constructs? Spirit doesn't pass through stone unless you carve a channel for it. That's what the key is for. It's sharp enough to slide through the stuff of life. Be careful where you point it. Not sure this key is special. Valis doesn't seem so impressed. Aye. He mourns the loss of his friend. Valis had a friend? Valis, to byłem blisko. Och, aye. His great hammer, Splinterbone. It felled many a giant. But Valis lost it in a dungeon west of here, and it weighs heavy upon him. If you can find Splinterbone and return it to my brother, you will earn his gratitude. Mayhaps the forging of a proper weapon. What was Valis doing in a dungeon? We hoped to restore the shattered forge within, but it was corrupted and overrun by the sea and vermin. We barely escaped with our lives, no thanks to Karr. You let that pup guide you? Aye. At the time we did not see the harm, but Karr would do anything to prove himself. I fear one day he will go too far. To może w końcu, nie wiem, zauważcie, że próbuje, że wam pomaga? You will find the hammer just past the fjord. The stone father be with you, horseman. Hmm.
Jakby to jest ten clue całości. Bo on udowadnia, chce udowodnić swoją wartość przez to, że nie pokaże, nie chcecie, czy nie chcecie. Nie zauważacie tego, że faktycznie wam pomaga, czy jakoś tak. Kurde, nie wiem jak to powiedzieć, no. Dobra, ale wiem jedno, co chcę powiedzieć. Karn, gdzie jesteś? Miałeś być na Trójskalu, a cię nie ma. Dobra, jak na razie zarówno ten quest, szamańska sztuka, jak i fabuła prowadziła mnie tam, gdzie mogłem sobie właśnie Karna... No czemu ten wolumin mryga? Nie czaję tego. Mryga, mimo że nic na tym nie ma. Właśnie, po pierwsze zguba. Muszę znaleźć go, żeby mu to oddać. Po drugie chcę spróbować to wykonać. Tylko problem tego jest to, że muszę pogadać z Karnem, żeby to się w końcu, nie wiem, striggerowało czy coś. Dobra, tu jest trzaskana kuźnia. Nie no, to mi nie pokaże. W zagubionej świątyni. Krwibór? Gdzie by był? Ha! Wow! Dzięki. No nie, no, wydaje mi się, że w tym lesie musi być do niego przejście, bo też... Boże, nie Karn. Tej coś wspominał o tym. Boże, gdzie to jest? Tu. Oznacz jako bieżące. No, gdzieś tu jest przejście. Nawet na grani płaczu, widzę, powinno być. Kto wie, może w sumie tutaj gdzieś? Przecież nie, bo tam był jakoś ten klucz, ale tam chyba nie mam dojścia. Dobra, to na razie sobie to zostawię i lecę za fabułą do zagubionej świątyni. Proszę mnie tu fast travelnąć. Przy dobrych wiatrach może Karna tam znajdę. A mówiąc przy dobrych wiatrach, przekształcam to bardziej w mam taką nadzieję, bo nie mam bladego pojęcia, gdzie on teraz jest. No, drugi level. O, panie, nie powinieneś tego robić. Nikt nie będzie mi kunia tykał. Wyrwi dupek się jakiś znalazł. Żegnam. Będzie mi kunia atakował. Cholera jedna. Nie jak to wpadnę, żeby w taki sposób te konie jeźdźców ogarnąć, ale brawa, brawa mu za to. Tysięcy już mam, pomimo wydanych 22. Szybko się zwróciło. O, i troszkę lepsza obrona, znaczy troszkę. Troszkę bardzo. O! Czy to jest ten cały konstrukt? Dobra, najpierw sprawdzić, co jest tutaj. Jest zablokowane przejście, czyli to jest pewnie powrót. No dobra. Tutaj jeszcze są jakieś beczuszki. I moneta przewoźnika za nimi ukryta. Jak się rozglądam też trochę za tymi kamykami dla czarnopęda. Że niestety... Problemem jest to, że... Ty, fajnie to wygląda nawet. I mogę go ujeżdżać, jak miło. O! Dobra. I może też wyjechać! Ej, zajebiście!
O, i pyk! I sobie właśnie zrobiłem most. Powiedzmy. No, czemu ta grafika jest taka kiepawa? Proszę mnie to naprawić zaraz. Interfejsu, dźwięku, grafiki. Synchropionowy jest, rozdzielczość jest. Nie, gamma to nie. Cienie są na najwyższym poziomie. Nie, może wyłączyć na anti-aliasing? Dobra. To sobie będę musiał za chwilę zweryfikować. W sensie, bo nie wiem, czy zauważyliście, jak dziwnie ten cień na twarzy Eidara było widać, jak z nami gadał. O, bęk od razu. No i co? Tego się nie spodziewałeś, cwaniaku. No i pyk, punkty z egzekucji, znaczy punkty gniewu za egzekucję padły. Co? Żniwo! No bo hej, why not? Tutaj trochę do leczenia. Co tam tak ciemno się nagle zrobiło? Co jest? Czemu taka ciemnica nagle się tworzy? O, teraz egzekucja wpada trochę częściej, widzę. Na całą walkę mogłem 5 typa chyba egzekucją rozwalić. Okej, tu są jakieś drzwi. Tu jest przejście. Gdzie są bomby? O, tu jest jedna. I to tyle. Dobra, to ta bombeczka leci tam. Okej, na szczęście mogę wziąć kilka. A teraz tak, ta bombeczka zostaje wysadzona. Ta zaraz po niej. I bierzemy skrzynkę, a potem spadamy dalej z, powiedzmy, fabułą. Okej, eliksir. No, nie mogę podnieść, ale mogę sobie chlupnąć. Obrona magicznych krytyków. Nie aż tak potrzebna. Bo jestem ciekawy, na czym polega zależność, że te takie ciemniejsze mogę... Znaczy, takie jaśniejsze kryształy mogę rozwalić, a tych ciemniejszych nie. Dobra, dobrze, że się złapał. W sensie, bardziej mnie ciekawi, czy te jaśniejsze to są jakby takie... dojrzałe kryształy, czy to są kryształy, które dopiero jakby muszą, które dopiero ledwo co wyrosły? To jest ta rzecz właśnie, nie? Że nie wiem, jak to rozumieć. Dobra, i tutaj jest to zablokowane przejście na górze. Wygląda, jakby coś było, ale nie wiem, czy to coś jest. Też tak nasłuchuję tych kamieni, bo wiecie, taki charakterystyczny dźwięk wydają. Znowu? Przepraszam? Czemu za zero? Czemu za zero? Co za bullshit miał być, przepraszam. No, wyciąć mi to wszystko w pień, proszę. No i jeszcze padzę, no. Świetnie. Dobra, jeden. No i to tyle. Kurde, ale dużo to takich bietacbanów, jeśli mam być szczery. Zresztą nie tylko dzbanów. Skrzynki też jakieś takie biedne. Mało hajsu dają. Dobra, tu jest coś do otwarcia, czy... Tu jest coś do otwarcia. No, ewentualnie do powrotu, a nie do otwarcia. Też jest.
Mam prawie 13, znaczy 12,5 tysiąca mam prawie hajsu. Okej, coś jeszcze? Tu chwilowo pusto, jest jakaś wajcha. Dobra, to wiem gdzie jest, to wiem. To jest ten skrócik, który... Cześć, on. Dwa eliksiry. No ale użyję tylko jednego. Drugi syn niestety musi tam zostać. Szkoda, że nie mogę sobie przekonwertować z mikstury zdrowia w miksturę gniewu na przykład. To by było dość fajne. Dobra, jesteśmy po drugiej stronie. Gdzieś pod ziemią. Znaczy pod ziemią. Troszkę pod ziemią! O, co ja widzę? Jakiś potomek Tiamat? Czy tego? Ty, wait a minute. Pokaż mi mapę. Gdzie jest Beytir? Bo co tam powiedział? Stworzenie... Znajdź Beytir. Aktywne pokaż. Jak on to powiedział? Stworzenie ognia? No to będzie ona. To będzie ona jak cholera. Ten latający nietoperz, czy co to tam jest w sumie. Wygląda jak nietoperz, nie? No to... Oho, i znowu będą portale. Tylko ciekawe, jak daleko muszę zajść w fabule, żeby to odblokować. No ale dobra. To później. Okej, mogę wejść na górę. Czy jak on to powiedział? Stworzenie zrodzone z dymu i ognia? Czy coś takiego? Nie, stworzenie dymu i ognia. Chyba tak to nazwę. O, proszę bardzo. Jest Kamiur. Okej. Dobra, po pierwsze, dlaczego jest taka kamera? Nie, dalej zostaję przy tym, co mam. Po pierwsze, dlaczego jest taka kamera? Po drugie, dlaczego dopiero teraz mi się pokazały te... No te zaliczone te, nie? Zaliczenia questów, że pokonanie Teina i ten... Nie. Dobra, tam musi... Albo ja tam muszę stanąć dłużej, albo po prostu coś tam musi być. A, dobra. I co, teraz to się opuści, tak? Tak. Okej. No to siup. I mamy kulkę. Dobra. Teraz proszę mi tę kuleczkę... dać sobie... W sumie pytanie, gdzie? Gdzie to mam przetransportować? Poza tym, że chyba na górę. No, kula jakby we mnie teraz wsiąknęła, przynajmniej tak to wyglądało. Poczekaj, puść to. Złap to z tej strony i pchnij. Dobra. Ciąg za wajchę. W górę, w górę, w górę. Teraz ciąg za tę wajchę. Żeby to obniżyć do poziomu, powiedzmy, pierwotnego. A, dobra. Ale tam muszę jakby się wybrać razem z tą kulką, czyli... okej. Okay. No, w dół. I szybko do góry. No. No. Przetocz. Tylko traf. Stój. No. Dobra kulka. Zostań tam.
Ostatnie co bym chciał, to teraz zrobić poprawkę na to, żeby to nam faktycznie wleciało. Chodź, 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 chodź. Z daleka od tej krawędzi. Daleko mi od tej krawędzi, proszę. No i puść. A, i to jest tutaj. Wait, czekaj, co? To jest tu? O, to już do wymiany, to już do wymiany. Wait a minute, to czekaj chwilę. To nie było przejście faktyczne? W sensie przejście do tego? Popularne? To gdzie jest wyjście stąd? Zajebiście szybko te gniazda w ogóle żądlaków. To nie Harry Potter. Tutaj nie ma żądlibąków. Są żądlaczki. Już? O, trochę hajsiwa. To też jakieś biednej ilości. W ogóle jak on to tak robi? Patrzcie, to jest takie długie. A tam jak. Widzicie tam jakie to jest krótkie? Jakie to krótkie jest? Jak on to tak złoży? A po uniku? Po uniku to samo. Czy tu jest normalnie wyjście po ścianie, ja tak łażę jak debil gdzieś po bokach? Chyba na to wygląda. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Bo przynajmniej odkryłem sobie tą. Ej, to jest dokładnie taka sama para butów, mam wrażenie. Aha. Co z tego, że mógłbyś na spokojnie się tędy przecisnąć, nie? No dobra, to jest na później. Bo nie mogę jeszcze nic z tym zrobić. Czekaj, wait a minute. Skąd ja przyszedłem? Ja żem przylazł... Chyba stąd? Czy nie stąd? Tak, stąd. Okej. Okay. Stąd przylazłem. I teraz co? Poszedłem tu. Tu odblokowałem wyjście. Tu. I tędy wróciłem. Tutaj nie ma. No ale tu... Boże... Ty skretyniały idioto. Jak nie wiesz, to przytrzymaj lewą gałkę i cię wrona zaprowadzi tam, gdzie masz iść. No, Jesus. Proszę, jak się nagle potrafi znaleźć wyjście, nie? Jak sobie człowiek przypomni o mechanikach gry. Ej, ale fajnie teraz to wyszło. Że tak idealnie od tego wystrzału. Okej, talizman na razie do wzięcia. Bo jak mówiłem, dość mocno sobie cenię te punkty po egzekucji. A jako, że teraz dość często wpadają te egzekucje, to tym bardziej nie zamierzam tego medalionu wymieniać. A tu widzę jakiś... To jest splamiony konstrukt wojownik. Okej. Okay. Teraz był kiepawym wojownikiem, skoro tak szybko padł. Dobra, jakby tutaj coś się znajduje, czy to jest tylko powrót jakby dla mnie? A mówiąc coś, mam na myśli jakiś sekrecik, typu nie wiem, na przykład stronica Księgi Umarłych, no bo widzę, że nie mogę tutaj strzelać ani nic. Ale stronicy nigdzie tu nie widzę. Ale za to tu jest jakieś przejście.
A, jest moneta przewoźnika. No. Może być, może być. No dobra, to w takim razie wracamy na górę. W sumie jeszcze jedna i będę mógł sobie kupić tą najlepszą skrzynkę u Wulgrima. A ta była jakaś co? Opętana broń chyba, dobrze pamiętam. Ale w ogóle to jest też dziwne, bo jak na razie tylko jedną tą u Wulgrima, tylko jedno schronienie Wulgrima udało mi się znaleźć. Podczas gdy w poprzedniej grze było ich pełno. Czytaj jedno na każdy obszar, w którym się znajdowaliśmy. No poza obszarami z bossami i tymi finałowymi, takimi jak na przykład Czarny Tron czy Legowisko Slify, ale poza tymi dwoma to... No i poza Edenem, ale o istnieniu Edenu to Wulgrim chyba nie bardzo miał pojęcie. Okej, tutaj mogę wejść na górę. Tak więc, poza tym... Niech to nie będzie... Okej. Niech to nie będzie jakiś powrót, tylko niech to będzie faktyczne wyjście stąd. Okej, jest znaczek sojusznika. Wszedłem? Tak, wyszedłem. Ło, Bogu dzięki. Dobra, niezwyciężony... Nie. Zwiększa o 15% szansę na trafienie krytyczne. Bierzemy to. O, już mogę iść w to nawet. Ale w sumie jest to na tym samym poziomie, powiedzmy, więc... No, jest to logiczne. Te wrony mnie dość interesują, tylko właśnie nie jestem pewien, jakby to wyglądało. Plus chwilę, ile to? To kosztuje 200. To też 200. A ile ja mam, powiedzmy, zasobnika gniewu? Niecałe 600. Ale bullshit. O, to wyjątkowo pretensjonalne drzwi. Znaczy może pretensjonalne to za dużo, ale jako, że jest tu smok, a smoczki lubią zgarniać dużo złota, to coś mówi, że tu może się coś ciekawego znajdować. Karn, stary, ile ja cię szukałem, panie. Czemu żeś na trójskalę nie wrócił? Dobra, otwieramy w środku. A, tylko obrażenia troszkę lepsze, no to... Zostawiamy... sobie. Karn, bądź tak miły i odblokuj mi tego questa. To see it again. What can you tell me about this place? I've been here but the once. The time I tried to tip a construct. A fine sport. Aye, it is. I could but nudge him an inch before my nerves gave out. The whole time I felt Muria watching me. Ciekawe. Horseman, may I beg you another favor? What is it this time, Pap? A compass that guided me to many wonders when I was young. I thought it lost, like the temple. But now that you've found one... The other will follow. Very well, Karn. Karn! Oddaj! Powiedz mi o tych tyranach! To ciężkie cholery! Co ja mam zrobić, żeby się to odblokowało? Well, get on with you then. Nobody ever found anything interesting to do just by standing around. Nie, co ja mam zrobić? Aktywować tego questa, czy jak? Czy, nie to. To. Zadania. Oznacz. Jako bieżące. Teraz? Nie, no nie da mi. No nie da mi. No dobra, do świątyni innym razem. Ja się jeszcze spróbuję popatrzeć w plikach gry. Może uda mi się jakoś odblokować to zadanie, bo naprawdę jestem ciekaw, dlaczego to się nie chce wytegować. Bo niestety, ale alternatywą jest po prostu przejście wszystkiego ponownie przeze mnie i powitanie się z wami tutaj. Co prawda nie jest to dużo, bo nie jest to połowa gry, a zaledwie jej lekki początek, no ale i tak troszkę by to zajęło.
A troszeczkę by szkoda było się z tym zadaniem rozstać przez jakiś głupi błąd w grze, którego twórcy nie chcą naprawić. Mimo iż wiedzą, że on występuje. No ale dobra, ode mnie to tyle. Żegnam się z wami i widzimy się w kolejnym odcinku, w którym albo pokażę wam tego questa, albo po prostu będę kontynuował fabułę i już tego questa miał gdzieś. Ode mnie to tyle. Widzimy się w kolejnym.